Dzień dobry Państwu, witam. Nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji, Państwa gościem, no oczywiście moim tutaj też w studiu obecna jest radca prawny, pani Edyta Boguszewska-Czernikow. Dzień dobry. Dzień dobry panie mecenasie, witam Państwa. O czym dzisiaj będziemy mówili? Zmiana. Dzisiaj będziemy mówili o nowym rodzaju spółek, wprowadzonym do kodeksu spółek handlowych w lipcu 2021 roku, czyli o prostej spółce akcyjnej. Mój ulubiony temat. A cóż to za dziwo, ta prosta spółka akcyjna? Znaczy, generalnie definicja to jest taka żadna, ja bym powiedziała, w kodeksie spółek handlowych. Mało prawnicza. Definicja mówi, że to jest taka spółka, którą można zawiązać w każdym prawnie dopuszczalnym celu. To nic nie mówi nam ta definicja, prawda? Tym ta definicja się różni od spółki akcyjnej czy spółki z o.o., że tam mieliśmy cel gospodarczy. Tutaj nie ma mowy o celu gospodarczym, tylko jest to cel prawnie dopuszczalny, każdy w zasadzie. Czyli teoretycznie działalność charytatywna też. Teoretycznie tak. Natomiast prosta spółka akcyjna, ona została tak wprost dedykowana pod przedsięwzięcia startupowe. A cóż to znowu za jakieś obce słowo? Pewnie większość z Państwa tak intuicyjnie wie, co to są te startupy. Ja pozwolę sobie przybliżyć taką definicję. Pan Eric Ries w książce Metoda Lean Startup wykorzysta innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, określił startup jako organizację, która tworzy produkty oraz usługi w warunkach skrajnej niepewności. To podkreśla się tą niepewność. Z kolei Steve Blank i Bob Dorf określili startup jako tymczasową organizację, której celem jest poszukiwanie rentownego, skalowanego, ale takiego też powtarzalnego modelu biznesowego. Taka jest definicja. Myślę, że fajnie, żeśmy ją też przytoczyli, bo no tak, jakby intuicyjnie, ale no, gdzieś tam ktoś to ubrał też w pomysł, słowa. Jest pomysł, jest pomysł na know-how, nie ma pieniędzy, żeby to uruchomić. No i jakoś to trzeba ubrać biznesowo. I wtedy mówimy, tworzymy startup, a żeby stworzyć startup, to mamy w tej chwili w kodeksie spółek handlowych prostą spółkę akcyjną. Tak, narzędzie prawne. Ona jest przede wszystkim dedykowana takim spółkom związanych z technologią IT, ale może też w tej formie może też działać wiele innych przedsięwzięć, zwłaszcza w takiej początkowej swojej fazie działalności. To też wtedy jest dobry pomysł. Nie może ta spółka być zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to takie jest wyłączenie. Natomiast do tej pory na pewno spółki akcyjne i spółki z o.o., one pod przedsięwzięcia startupowe się w ogóle nie sprawdzały. No bo i struktura sformalizowana i znaczny kapitał na starcie jest potrzebny, prawda? Istotne jest także to, że przy startupie ten, kto ma pomysł, tak, bo to przede wszystkim chodzi o ten pomysł, tak? O pomysł, o pracę, o know-how. Potrzebuje, ma swój pomysł, który coś jest warty. Ale pieniędzy nie ma często. Ale potrzebuje pieniędzy, tak? W dawnych czasach po pierwszej, po drugiej wojnie światowej takim pomysłem były spółki właśnie komandytowe, ale komandytowo-akcyjne, gdzie komandytariusz zbierał kapitał poprzez akcje. Ale ta formuła jest jeszcze prostszym narzędziem prawnym, ponieważ mamy połączenie w pewnym sensie. Tego, co jest najlepsze, takiego pod startup. Tak, tak, wszystkich trzech spółek, czyli spółki osobowej. Gdzie, czyli ta możliwość gdzie jest, wkładu takiego know-how, pomysłu. Gdzie jest głowa. I to za akcje. Tak. I to jest tylko pomysł tak naprawdę, który i tak też spółki osobowe oczywiście nie działają, nie ma, znaczy spółki kapitałowe. Kapitałowe. Więc w spółkach kapitałowych nie ma takiej możliwości, żeby za wkład w postaci pracy, know-how wycenić. Wycenić to i znaczy, objąć sama za to praca akcję. Nie może być wkładem na kapitał zakładowy. Na kapitał zakładowy, tak? Więc tutaj, ale może być w spółce osobowej.
spółce dawnej, powiedzmy ale w spółce osobowej z kolei wszystko psuje ta odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialność całym swoim majątkiem. A tutaj musimy też nadmienić, że jeśli chodzi o startupy, no to podkreśla się przede wszystkim ryzyko. Tak. Ja tak 2 lata temu sprawdzałam mniej więcej, jak wygląda tutaj sytuacja takiego powodzenia tych spółek startupowych, to niestety było tak, że 6% tych spółek niestety tylko tyle odnosiło sukcesy. Inne, no różnie to bywało. Większość z nich, najczęściej trzeba było takie spółki zlikwidować. Zlikwidować byle na czas. No i też do tej pory, tak jak też patrzyłam, jak to wygląda w różnego rodzaju raportach, to 70-80% spółek właśnie tych przedsięwzięć startupowych to były spółki z o.o., że spośród tych wszystkich najczęściej jednak inwestorzy i też pomysłodawcy, oni wybierali tą spółkę z o.o. No, ale to chodziło o odgraniczenie, odcięcie odpowiedzialności osobistej, materialnej za długi spółki. Tak, oczywiście. A na przykład dlaczego nie spółka akcyjna? No bo w spółce akcyjnej... Kapitał. No kapitał, to jest 100 tysięcy, które musimy po prostu włożyć, wnieść, zblokować. A jeżeli mamy tylko pomysł i parę groszy, to skąd spółka? I to nie tak, że zarząd oświadczy, że należności na kapitał zostały wniesione, tylko po prostu one musiały być realnie wniesione do sądu rejestrowego, kierując bankowy wniosek, musimy wykazać, że te pieniądze są. W każdym razie tak, wracamy do początku. Spółka, prosta spółka akcyjna. Zalety spółki osobowej, czyli można wnieść wkład własny. Zalety spółki z o.o. Nie ponosimy odpowiedzialności osobistej, tak, swoim majątkiem za długi spółki. I zalety spółki akcyjnej, czyli ta możliwość emisji akcji. To jest najważniejsze. Ale nie poprzez giełdę. Nie poprzez giełdę, bo to w ogóle nie są takie spółki, które funkcjonują w takim obrocie publicznym. Nie. To mamy te trzy zalety połączone w całość. Kolejna zaleta to to, że spółka prosta spółka akcyjna nie ma kapitału zakładowego. No tutaj jest kapitał akcyjny 1 zł wynosi, czyli nic praktycznie. Wyłącznie kapitał akcyjny, czyli ten, kto zakłada prosto spółkę akcyjną, tworzy, wypuszcza pierwsze emisje akcji, dajmy na to 100 akcji po złotówce, obejmuje je sam, no a potem myśli o szukaniu o inwestorach innych, o tych, którzy kupią następne emisje akcji. I też jeśli chodzi o samą umowę spółki, to tutaj to jest taka najbardziej możliwie elastyczna forma, dowolność tych postanowień, zapisów, takich właśnie, takich, żeby jak najbardziej były dopasowane do tych właśnie pomysłodawców. Akcjonariusze, twórcy spółki, później akcjonariusze mogli tę spółkę skroić pod potrzeby z tego konkretnego pomysłu. No dobrze, a teraz no i też jeszcze organy. Organy jakie spółka to też ma również jest organy, bardzo no, w każdej spółce najważniejszym zawsze organem jest zgromadzenie wszystkich współwłaścicieli, czyli w przypadku spółki akcyjnej z natury rzeczy współwłaścicielami są akcjonariusze. No, o szczegółach uprawnień poszczególnych organów nie będziemy mówili, natomiast... Ale też na pewno są te uprawnienia większe tych poszczególnych akcjonariuszy niż w innych spółkach. Też, tak. Też jest na przykład możliwość odwołania zarządu, jest szersza niż w innych spółkach. No tutaj żądania pewnych informacji. A tu każdy akcjonariusz ma prawo tak naprawdę kontroli finansów spółki i jeżeli coś z tymi finansami jest nie tak, albo uważa akcjonariusz, że zarząd spółki albo dyrektor spółki prowadzi spółkę nie w tym kierunku, czyli co nawet trzeba. Kwestia wizji samej w tym tak, momencie. Samej, no tylko mówię, o polityki tak, ogólnej, to może powiedzieć, to mi się nie podoba. Odwołujemy. Tu macie Państwo coś takiego, do czegośmy nie przywykli w prawie polskim, opartym o koncepcję prawa niemieckiego. Ale mamy to na przykład na Cyprze. W prawie anglosaskim ogólnie biorąc, ale coś takiego, tylko się inaczej nazywa, jest także w prawie francuskim. Rada dyrektorów. Tak, Rada dyrektorów, biuro po angielsku, która łączy z sobą, bo w prawie niemieckim, którym recypowaliśmy do siebie, mamy w spółce, spółdzielni, w stowarzyszeniu, zarząd i radę nadzorczą. Tak? Natomiast tutaj mamy coś, albo zarząd, albo radę dyrektorów, jakby co do zasady. Więc tutaj mamy sytuację taką, że możemy połączyć w pewnym sensie uprawnienia zarządu i rady nadzorczej w Radzie Dyrektorów. Jeżeli Rada Dyrektorów jest, kto wchodzi do tej Rady Dyrektorów, czy może być, to o tym decydują tak naprawdę i strukturze tej Rady Dyrektorów decydują
decyduje umowa spółki i akcjonariusze, ale umownie rzecz biorąc, Rada Dyrektorów połączy w sobie uprawnienia wykonawcze zarządu i uprawnienia kontrolne Rady Nadzorczej. Ale żeby nie było w ten sposób, że ten sam Jan Kowalski, członek Rady Dyrektorów, jednocześnie zarządza i się sam kontroluje, mamy podział tych członków Rady Dyrektorów na część dyrektora lub dyrektorów, jeżeli jest ich więcej, wykonawczych i dyrektora lub dyrektorów niewykonawczych. Wtedy ten, kto jest dyrektorem wykonawczym, pobiera wynagrodzenie za kierowanie bezpośrednio pracami spółki jako dyrektor wykonawczy i jakąś część wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Dyrektorów. Natomiast dyrektorzy niewykonawczy zajmują się wyłącznie polityką, planowaniem i kontrolą. W strukturze francuskiej zamiast Rady Dyrektorów mamy coś, co się nazywa Rada Administracyjna, Conseil d'Administration, która zajmuje się kontrolą, nadzorem i planowaniem, i dyrektoriat, który zajmuje się, jako osobny organ, który zajmuje się bieżącym wykonawstwem. W tym momencie dyrektoriat ma uprawnienia do wykonywania zwykłego i część uprawnień, nazwijmy to w cudzysłowie, niezwykłego zarządu. No, Rada Nadzorcza tutaj jest organem takim fakultatywnym. Na pewno też została dodatkowo wyposażona w pewne takie narzędzia, które pozwalają jej na faktyczny nadzór. Czyli może na przykład Rada Nadzorcza życzyć sobie i od zarządu, ale też od poszczególnych nawet pracowników danej spółki, na przykład przedstawienia konkretnych dokumentów, które życzy sobie na następne posiedzenie. Czyli Rada Nadzorcza może nie może ingerować bezpośrednio w wykonawstwo, ale ma szerokie uprawnienia do nadzoru. I też może część takich kompetencji zarządu nawet włączyć sobie do swoich kompetencji, albo życzyć sobie, żeby wyrażała najpierw zgodę na pewne czynności. To też jest częste rozwiązanie. Tak. Czyli w tym przypadku Rada Nadzorcza jest nieco upodobniona do uprawnień dyrektorów wykonawczych. Czyli jak widzicie Państwo, mamy w to KSH wprowadzone struktury organizacyjne, dotychczas prawu polskiemu w ogóle nieznane. No i tutaj będziemy, realizując działalność prostych spółek akcyjnych, wszyscy się uczyli, jak to w praktyce ma funkcjonować, począwszy oczywiście od akcjonariuszy i zarządów tych spółek, tych twórców, no a prawnicy, które je będą obsługiwali, o też się muszą co nieco nauczyć. No i teraz to, co jest bardzo istotne, to uprawnienia akcjonariuszy. Co do podejmowania uchwał, to jest też bardzo liberalnie. Uchwały mogą być podejmowane na przykład za pomocą maili, takiego głosowania przez różnego rodzaju komunikatory typu Skype. Oczywiście zawsze chodzi o takie zapewnienie tego bezpieczeństwa, możliwość weryfikacji takiej, że to faktycznie jest ta druga osoba po tej drugiej stronie i w tym samym czasie, ale na przykład przy zmianie umowy spółki to jest takie nowum swego rodzaju, że też nie muszą być wszyscy obecni w jednym miejscu. Wystarczy, żeby był na przykład notariusz w swojej siedzibie, no i na przykład zarząd, a akcjonariusze mogą być rozproszeni. Oni mogą być na Malediwach, mogą być w Tajlandii, w różnych miejscach. Tylko to chodzi o to, że notariusz podejmuje czynności zgodnie z prawem o notariacie na terytorium Rzeczypospolitej, więc to bardziej z tych przepisów wynika, aniżeli z innych, że musi to zgromadzenie z udziałem notariusza faktycznie odbyć się na terytorium Polski. Ale tu mam podpowiedź. Z mocy przepisów prawa morskiego terytorium Rzeczpospolitej to jest pokład każdego statku pod polską banderą, także handlową. A więc w związku z tym możemy wyobrazić sobie notariusza na jachcie gdzieś tam. Luksusowym. W pięknym świecie, byle jacht miał na rufie polską banderę i był zarejestrowany w jednym z naszych portów. Wtedy pokład tego jachtu jest terytorium Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i wszystko się trzyma. To już sobie wyobrażam moją ulubioną panią notariusz na takim jachcie. Dobrze.
Tutaj mamy Państwo jeszcze dwa słowa o Radzie Nadzorczej, o ile oczywiście jest i jej uprawnienia. Tak, to my już to w zasadzie omówiliśmy już przed chwilą. Tak, te 300 ze znaczkiem 69. Tutaj ta spółka akcyjna, to ona jest taka wklejona niejako, prosta spółka akcyjna do tego kodeksu spółek handlowych, bo to są wszystkie artykuły 300 ze znaczkami. Z kolejnymi znaczkami, tak. No, tych znaczków jest koło setki przy artykule 300, więc to jest dość obszerny zestaw przepisów doklejonych, włożonych do to. I tu macie Państwo jeszcze inną sytuację, to znaczy kwestia, co się dzieje wtedy, gdy członek organu spółki, prostej spółki akcyjnej, dochodzi do wniosku, że jego działalność, którą mu się szykuje, może być sprzeczna z interesem spółki, w której dotychczas pracuje, tak? No, mamy kwestię także nową zupełnie. Tak, to jest ten paragraf drugi, artykuł 300 ze znaczkiem 55, że członek organów nie może ujawniać tajemnicy spółki w zasadzie bezterminowo, czyli nawet jeżeli jego mandat wygasa. Aż do śmierci. I to jest absolutne nowum w kodeksie spółek handlowych. No, nie mieliśmy takiej regulacji w ogóle. Dotychczas to było tak, że było rzecz oczywistą, że nie można prowadzić interesu sprzecznie z interesem spółki, osoby prawnej, którą się zarządza. No, można było podpisać umowę o zakazie konkurencji. Mogła to być oczywiście umowa w trakcie sprawowania mandatu, tak, na jakiś jeszcze określony okres. Tak. Ale czy spotkałaś taki zakaz na przykład po 20 latach, ustanowiony na 20 lat? Ja nie spotkałam takiego. Nigdy dotychczas takiej rzeczy nie było, a tutaj mamy tak naprawdę do śmierci. Tak. Prawda? I w testamencie też nie wolno. Więc mamy zupełnie nową w prawie polskim regulację, ale też wzięto sprawa anglosaskiego, że jak ktoś podejmuje się pracy w zarządzie czy w biurze dyrektorów jakiejś firmy, to z tą firmą jest związany. No i nawet W umowie spółki mogą być różnego rodzaju wyłączenia, ale co do zasady trudno się rozdwoić, prawda? Tak. I prowadzić takie. Nawet jeżeli przejdzie do firmy konkurencyjnej, bo takie sytuacje na przykład w przemyśle samochodowym mamy, to i tak ma obowiązek milczeć o tym, co się dowiedział w poprzedniej pracy. I ostatnia rzecz, ten uproszczony tryb rozwiązania spółki. Nowum. Nie wiemy jeszcze, jak to działa, bo tak pierwsze spółki to dopiero zaczynały być rejestrowane w lipcu 2021 roku. Nie wiem, czy już jakieś są zlikwidowane. Ja jeszcze osobiście nie likwidowałam żadnej. Dopiero mamy tak naprawdę taki etap zmian tych założonych spółek, zmian ich umów. I różne rzeczy też się dowiadujemy, różnych rzeczy, na przykład, że nie ma PCC od takiego właśnie podwyższonego kapitału, to znaczy od wniesienia akcji. Tak, no bo to nie jest kapitał zakładowy. To nie jest kapitał zakładowy, ale to bardziej wynika z przepisów dotyczących ustawy o PCC, gdzie jako spółka kapitałowa ujmowane są, że są to tylko spółka akcyjna i spółka ZO i nie ma tam tej spółki właśnie, więc może to jest taki błąd ustawodawcy albo nieprzemyślana sytuacja, nie wiemy. Ale tak jest. Natomiast tak, co do uproszczonego trybu rozwiązania spółki, to jest taka możliwość, aby jeden na przykład konkretny akcjonariusz przejął cały majątek spółki, tak? I powiedział, że wszystkie długi spłacą. Na przykład. Oczywiście jakby wetą może zgłosić do tego na przykład wierzyciel spółki, tak? Powiedzieć, że się nie zgadza i tutaj też może to zostać w jakiś sposób blokowane. Ale jeżeli wracając do innej naszej audycji, ten, co przejmuje, podpisze akt notarialny z trzema siódemkami i punktem, paragrafem pierwszym, punktem czwartym. I ma kilka domków. I ma coś, co może powiedzieć, to jest zabezpieczenie, no to w tym momencie ten wierzyciel, który pożyczył spółce jakiś tam kapitał, prawdopodobnie nie będzie się upierał jak, za przeproszeniem, pewien czworonóg, tak, zwany po angielsku Duncan, tylko powiedzie tak, w porządku, mam zabezpieczenie, mam 4/7, okej. Okay. Znaczy na pewno to jest inna opcja niż taka, jak dotychczas mieliśmy likwidację klasyczną, trwającą około roku nawet, tak, a czasami jeszcze dłużej. Albo lepiej. A czasami jeszcze dłużej, chociażby nawet ze względu na te terminy podziału majątku, takie podział półroczne majątku i ogłoszeń. I tych wszystkich ogłoszeń, wpisów takiego otwarcia likwidacji, później zakończenia likwidacji. Bilansów. A tutaj mamy na przykład 3-miesięczny okres, to chodzi o ta możliwość podziału majątku. Czyli jak mamy spółkę dotyczącą przedsiębiorstwa obarczonego wielkim ryzykiem majątkowym, no to mamy możliwość w razie potrzeby likwidacji tej spółki, bo do
się okazało, że tego pomysłu się nie da zrealizować, możemy tą spółkę w miarę szybko. Przynajmniej założenia są takie, w praktyce nie wiemy, jak to jak będzie wyglądało, a założenia są takie, że będzie dużo prościej. Tak. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Na tym kończymy naszą opowieść o prostej spółce akcyjnej. Co zrobić? Której mamy raczej więcej pytań my jako prawnicy niż odpowiedzi. Dziękujemy pięknie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.